Małgorzata Wojtyra zajęła drugie miejsce na podium podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Dzięki szczeciniance panie w wyścigu drużynowym również zajęły drugie miejsce. Wojtyra miała też okazję na zdobycie brązu w sprincie drużynowym, ale wspólnie z Natalią Rutkowską przegrały z Francuzkami batalię o trzecie miejsce. Te Mistrzostwa Europy były dla nas, jako dla całej kadry Polski, udane. Niekoniecznie nawet w tych konkurencjach medalowych, ale także byliśmy tam w czołowej ósemce czy szóstce w wielu konkurencjach. No, rokuje to dobrze na ten sezon. W eliminacjach do mistrzostw Niemcy już wybijali się przed szereg. W finale nasi, głównie składający się z zawodników Piasta, niestety przegrali z rywalem. W efekcie również zajęli drugie miejsce na podium. Plan był taki, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, a najlepiej gdyby to był wynik na pozycji medalowej, co udało nam się wykonać. Na chwilę obecną starczyło nam sił na ten srebrny medal. Trzeba powiedzieć, że Niemcy wygrali zdecydowanie i zasłużenie, więc nie mamy sobie, powiedzmy, nic do zarzucenia. Zrobiliśmy, co mogliśmy. Dla sportowców srebrny medal jest wspaniałym wynikiem. Jak mówili, dali z siebie wszystko, a w przyszłych zawodach będą mierzyć po złoto.